Gdzie nie dasz rady z dwój, to wal z trój. Witajcie w kolejnym odcinku Wredny w terenie. Odcinek serii Teren Maniacy i dzisiaj jesteśmy u Jarka i Dawida. Cześć Jarek. Cześć. Witam. Dawid. Przyjechaliśmy przedstawić jego zmotę. No i kilka słów teraz oddamy Jarkowi. Witam was serdecznie. Przedstawiam wam naszego Wranglera. Jest to auto 2001 roku. No jak widać, dość mocno zmotane. Wskoczyły tutaj mosty patrola K160. Przedni, tylni tak samo. Opony mamy tutaj Simexy, Silverstone'y. Twierdzą, że 35, ale wiemy, że są 34 cale. Do tego felgi bedlocki. Jak widać tutaj z przodu, możemy się przyjrzeć, układ kierowniczy został przerobiony na Orbitrol, więc jest hydrauliczny, co bardzo fajnie sprawdza się w terenie. Co prawda jest dość szybki, więc po asfalcie ciężko tym jeździć, ciężko utrzymać samochód, bo jest nadsterowny, ale za to bardzo fajnie sprawdza się w terenie, bo pół obrotu kierownicy generalnie generuje cały skręt w tym samochodzie, więc bardzo duży skok, ale tak jak mówię, tylko fajny w terenie, po ulicy nie bardzo. Była to 4-litróweczka, silniczek, rzucony został tutaj. Silniczek z Wranglera 3.8 V6, generuje 200 koni, bardzo fajny, żwawy motor, jak możemy to zobaczyć. Snorkel oczywiście, tu mamy pompę do wspomagania. Komputer Blacka, który też steruje tym silnikiem, stosowany też w samochodach wyczynowych, samochodach sportowych. Dwie wyciągarki elektryczne. Przednia gdzieś o ciągu 5,5 tony, no to tak standardowo te 12 tysięcy chyba LBS-u. No i tylnia mocniejsza, mamy ją chyba tam 16,5 tysiąca LBS-u, więc podejrzewam, że około 7 ton. Blokady pokazały, co potrafi, no trzeba jednak blokady załączyć gdzie. No ale podjazd jest niesamowicie stromy, ja powiem szczerze, tu chyba będzie ciężko wejść, a tyś tutaj się wdrapał bez żadnego problemu. No udaje się, kamera co prawda na pewno nie oddaje stromego podjazdu, no ale co widać, no trzeba przycisnąć w niektórych miejscach. Skrzynia jest manualna z Wranglera, no i klatka zrobiona, tak wygląda, jest klatka, w środku fotele kubełkowe, kompresor, dwie blokady ARB, przednia, tylnia, jakiś szpej typu high lift, typu siekiereczka, typu jakaś łopateczka do pomocy. No i wyciągareczka elektryczna jeszcze z tyłu. Bak też tutaj mamy przerobiony. Jest on aluminiowy. Podobno za testem. Jest to zmota, którą kupiłem przeszło rok temu. Dokładnie w tamtym roku we wrześniu. Więc powiem szczerze, że nie robiłem przy niej dużo. Tylko oleje, filtry, jakieś klocki, tego typu rzeczy. Tak jak stoi, tak ją kupiłem. No i poznajemy ten samochód, bawimy się razem z synem, staramy się coraz bardziej go poznawać i ogarniać. Czyli używacie głównie do zawodów ten samochód? Tak, używamy ten samochód głównie do zawodów, do jakichś pojeżdżawek tu z chłopakami w bliskim terenie. A tak to zabieramy na lawetę i jakieś takie amatorskie zawody
z synem staramy się uczestniczyć w takich zawodach właśnie. Jakieś puchary? Tak, jest puchar na razie tylko jeden. Drugie miejsce w tamtym roku w Ośpie, Babica. Udało się wywalczyć drugie. Znaczy udało, bo byliśmy pierwsi, ale niestety spadliśmy z powodu awarii samochodu. O kurczę. No ale bywa. No ważne, że jakieś zwycięstwo jest. Pierwsze zwycięstwo jest, staramy się coś działać w tym kierunku. No ale czasami samochód odmawia posłuszeństwa. W sposób nie wspomnieć o tym, gdzie się znajdujemy, także jakbyś trzy słówka mógł powiedzieć o tym, gdzie jesteśmy w ogóle, w jakiej miejscowości, co widać za nami, bo to piękny widok. Za nami widać Wisłę, znajdujemy się w Czernichowie, mamy tutaj kawałek takiej plaży, żwirowni można powiedzieć. No jest to bardzo fajna miejscówka, często tutaj z chłopakami biwakujemy, no i tak po prostu, no. Fajna miejscówka do posiedzenia w lecie i nawet w zimie, no jak widzicie na kamerze, że obraz piękny, nie? Zdecydowanie. Bardzo mi się podoba ten aspekt taki społeczny właśnie, jeżeli chodzi o offroadową brać i samo mówienie o tym, że kampingujemy i tam obozujemy i tak dalej. I tutaj właśnie jesteście super przykładem tego, że ojciec może zaszczepić jakąś pasję w swoim dziecku i aktywnie spędzać razem czas. Jest to fajniejsze niż spędzanie czasu w domu przed komputerem, jeżdżenie samochodem, Dawid? Powiesz szybko? Tak. Zdecydowanie tak. Tak, dokładnie tak jak mówisz, Mirek. Staram się synowi zafundować też coś innego. Nie tylko telefon i komputer. Wciągam go w offroad pomału. Chycił bakcyla, jest dobrze, lubi jeździć. Czuję tą bazę po prostu. No i właśnie ja, zresztą ja też sam kupiłem samochód offroadowy, dlatego że chciałem po prostu zarazić czymś moje dzieciaki i też spędzać z nimi czas. A taki aktywny czas jest naprawdę super spędzany i właściwie jest, czy wy i tak dalej, więcej ludzi jak spotykamy, to są tego doskonałym przykładem, że warto bawić się w offroad rodzinie po prostu. Dokładnie. Rodzinie, bo to jest super spędzony czas, którego nikt nam nie zabierze. Dokładnie. I integrujemy się i jest ekstra. Także polecamy i motywujemy tym innych. Zdecydowanie. Jaki teren dla nas przygotowałeś dzisiaj? Teren, chłopaki, jest to teren wzdłuż Wisły, pomiędzy wałami. Spróbujemy coś pojeździć, zobaczymy jak wygląda. Powiem szczerze, nie byłem dawno tutaj w tej miejscówce, bo raczej jakieś tam rajdy delikatne były pod koniec. Ale zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało dzisiaj. Czas pokaże, chłopaki. Co? Myślę, że powoli będziemy mogli gdzieś ruszać i zobaczymy jak tam wygląda. To upalamy. Zobaczymy, czy będziemy nadążać za tym potworem, bo my mamy ateki założone, no ale będziemy się starać, jak będziemy mogli. To upalamy. Bądźcie z nami.
Oczywiście nie można tego robić na drogach, ale tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie Dawid nam pokaże, jak potrafi prowadzić. Dwójka i powoli puszczaj. Kurczę, on zapnie. Będzie rajdowiec. 9 lat ma chłopak. Skrzynia biegów to jest manualna, tak? Ręką się przerzuca. Musisz to wszystko robić. No, powiedz nam wszystkim, ile masz lat? 9. 9 lat i wszystko masz ogarnięte. Bez żadnego problemu. No super. Jaki mamy układ napędowy teraz? Teraz mamy włączony reduktor. Jedziemy na dwójeczce. Bez bloka. Daję sobie radę bez problemu. Nie zawsze potrzebne są 4, tak? Nie zawsze potrzebne są 4. Zależy to od warunków. Na razie jest ok. Na razie wystarczy w zupełności na 2, bez żadnych problemów. Jak widać, trasa dawno nie przejeżdżana. Ja bym powiedział, wcale nie przejeżdżana. Ostatni raz chyba gdzieś na wiosnę pewnie. Jedyne ślady na śniegu to są jakieś zwierząt. Niestety ja nie umiem rozpoznać, jakie to zwierzęta, ale są. Tak, więc torujemy ślady nasze, zostawiamy za nami ślady z Inexa. Tak jest. Jak widzicie, uważam, ja cofam. Widzicie, drzewa zagroziły nam drogę. Musimy się wycofać. Ale rejony, miejsce przepiękne. Miejsce fajne jest, gdzie pojeździć. Czy nie robimy krzywdy nikomu innemu? Generalnie na reduktorze jedynki nie używamy, nie ma sensu. Reduktor jest na tyle zwolniony, że śmiało startujemy z dwójki, 2-3 w terenie. Nie ma sensu nawet. Bardzo ładnie wkręca się na obroty. Polecam ten komputer Blacka do tych samochodów wyczynowych, sportowych. Naprawdę fajnie jest zestrojony z silnikiem. Co słychać? Lekkie dodanie gazu, od razu wkręca się na obroty. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo warunki są spartańskie, iście dzikie można powiedzieć, trasa totalnie niewyznaczona, właściwie, czy może i by była wyznaczona, ale ona jest przykryta śniegiem, widać, że dawno nikt tam nie był, ale Jarek doskonale zna tą trasę i radzi sobie Wrangler tam bez najmniejszych problemów. Wielkie koła, mega moc, śnieg mu nie straszny,
No i co mogę powiedzieć? Upala się doskonale, auto ciśnie, nie może się zatrzymać ni przed niczym. Dokładnie, tak jak pokazaliśmy, kawałek przejazdu. Są warunki ciężkie dzisiaj. Widać, że dawno tutaj nikt nie zaglądał. Dzisiaj przetarliśmy szlaki. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Na razie Wrangler radzi sobie bardzo dobrze. Gdzieniegdzie w tej pierwszej dziurze trzeba było iść na blokadach. No niestety tego warunki wymagają, ale resztę już dawał sobie radę bez tych blokad. Właśnie super teren, że można te blokady wykorzystać i sprawdzić, jak faktycznie działają. To też mi się bardzo podoba. Fajnie, że mogliśmy to zobaczyć. Dokładnie. Dużo błota. Blokady robią robotę. Co prawda trzeba umieć z nich korzystać. Zdarzyło mi się już tutaj nawet urwać przegub z przodu. Niby, że mówią, że mosty z patrola nic nie urywamy. No niestety, u mnie się to udało. Podejrzewam, że też wina jest to troszkę tego orbitrola i mojej nieumiejętnej jazdy na blokadach dwóch załączonych, przednich i tylnych. No, przy mocnych skrętach tych kół zerwało ten przegub, no niestety. No. A bez blokad dałbyś teraz tu radę przejechać, czy raczej nie za bardzo? Mogłoby być ciężko, pewnie musiałoby być na odcince, ale za którymś razem może bym się przebił. No. Okay. Chociaż i tak tam przeszliśmy na blokadach chyba za trzecim razem. No. Czyli teren naprawdę wymagający, jeżeli faktycznie blokady muszą być pozapinane i jeszcze sprawia problem, no to trzeba się jednak nagimnastykować. No ja trzeba. Moim na atakach się nawet nie próbowałem wbić. Trzeba, co powoli już widać po samochodzie, że dostaję troszeczkę błotka, nie? Od tego to auto jest, właśnie to jest piękne. Nie bać się jeździć, wciskać gdzie się da, auto ma być brudne. To tak jak się mówi z dziećmi, brudne dziecko, szczęśliwe dziecko, brudny samochód, szczęśliwy właściciel samochodu. Dokładnie. To jest maszyna. Dawid, komputer, telefon albo samochód? Samochód. Zdecydowanie? Tak. Czyli polecasz? Ale to zależy jeszcze jak. No. Wszystkim kolegom byś polecił samochód? Mhm. A co twoi koledzy lubią robić? Komputer i granie na telefonie. Ale zdecydowanie lepszy samochód, zdecydowanie lepsze spędzanie czasu z tatą. Tak. Na świeżym powietrzu, nie? Mhm. Poleciłbyś to każdemu koledze, spędzanie z tatą czasu. Tak. I dobrze się bawi. Mhm. Powiem ci, dobry z ciebie kierowca. Gratuluję ci ogarnięcia tego samochodu w takim młodym wieku. Także myślę, że na pewno będziesz z ciebie dobry rajdowiec. Powodzenia. Dziękuję. No i pojeździliśmy, poupalaliśmy. Super ludzie, super samochód, naprawdę ja jestem cały czas pod wrażeniem tego potwora, który stoi za nami. Dzisiaj Jarek razem z Dawidem pokazali mi naprawdę świetny kawałek offroadu i pokazali mi też to, co najbardziej mi się w offroadzie podoba, czyli te relacje międzyludzkie, ojciec z synem, zarażanie się nawzajem pasją i wspólne spędzanie ze sobą czasu. Mam dla was wlepki takie małe. Dziękuję. Żeby sobie tam, jak będziecie mieli miejsce na samochodzie, będę miejsce bardzo... Miejsce zawsze się znajdzie. Bardzo zaszczycony, jeżeli będziecie mieć. No i cóż możemy powiedzieć? Coś na koniec chciałbyś dodać? No zachęcać tą młodzież przede wszystkim, żeby brali przykład z mojego syna, żeby chcieli też uczestniczyć nie tylko przed grami komputerowymi, tylko uczestniczyli na żywo w tym, co się dzieje. Więc sami widzicie, że fajnie można spędzić czas. Tak. Ze swoimi dziećmi. Więc zachęcamy chyba do tego, nie? Jak najbardziej, jak najbardziej. Nie tylko męski sport, ale i rodzinny.
kobiety jak najbardziej, jest grupa offroadowa Babski Offroad, chociażby gdzieś tam blisko nas, z którymi też będziemy nagrywać odcinek. I słuchajcie, jeżeli też chcielibyście wystąpić w takim odcinku, to piszcie w komentarzu, albo napiszcie do mnie na Instagramie, bądź na Facebooku, albo e-maila wredneenduro@gmail.com i na pewno się dogadamy. Napiszcie mi, skąd jesteście, jaki macie samochód. No i będziemy w kontakcie. Trzymajcie się w następnym odcinku. Dzięki Wam bardzo. Dzięki Wam bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Musimy zważyć samochód. Zważyliśmy go już po upalaniu. No i waga pokazuje nam 2360 kg. Natomiast zanim wjechaliśmy na wagę, to było pokazane już na niej 440 na tłustej wadze. Teoretycznie tłustej, bo jest na niej mokry śnieg i troszkę błota. I to musiało chyba robić nam tą wagę. Jarek wspominał o tym, że jak wcześniej sprawdzał lepszą pogodę, to pokazywała waga ile? No, w granicach 1900 kg, no 1850 można powiedzieć, coś takiego. Zależy, czy wag dotankowany, czy niedotankowany, więc wszystko zależy. Ale też to chcieliśmy Wam pokazać, jak niewielka ilość śniegu teraz zimą, a latem jak jeździmy, czy wiosną, ile błota, a samochodzie nie rozmawiamy w ciężkim upalaniu, to ja teraz tak patrząc po tej ilości śniegu i wadze 440 kg, no, a jest znikoma ilość, więc podejrzewam, że jak jeździmy po ciężkim offroadzie, tak, jak jest do tego to auto przygotowane, to myślę, że spokojnie możemy mieć około 400 kg tak samo błota po rajdzie, nie? Jak to może wpływać też na przykład na pracę kół albo... Na pracę kół i ogólnie na wagę samochodu, nie? Więc niesamowite, powiem szczerze, że jestem zdziwiony. No ja też. Niewielka ilość śniegu, a waga kosmiczna, więc uważam, że błoto jest dużo cięższe, chociaż śnieg pada, jest mokrawo, ale powiem Ci szczerze, że warto było przyjechać i spróbować zważyć ten samochód i pokazać, jak ilość błota wpływa na wagę całkowitą, no i też śniegu, nie? Co prawda widać, że koła zalepione, więc faktycznie myślę, że teraz około 100 kg śniegu jest na tym autie na pewno. Ja nie wiem, czy... No, to fajnie doświadczenie.